Cześć. Dzisiejszym gościem u mnie jest Paweł Bronikowski, założyciel pierwszej w Polsce agencji social sellingowej. Cześć Marku, cześć. I z Pawłem poznaliśmy się około 2 lata temu na Akademii Rekomendacji i jeszcze wtedy pracował w korporacji. W tamtym roku założył swój własny biznes, a dzisiaj ma skutecznie działający, zgrany zespół, wręcz mogę powiedzieć, że turkusowy i ogromne sukcesy, które mają na swoim koncie i ogromne plany. Także jak Ty to zrobiłeś? Podziel się z widzami. Kurczę, tak do końca to nie wiem, bo to jest tak, że ja mam taką strategię, ja po prostu działam. No, dużo determinacji w tym było, dużo dobrych ludzi, których spotkałem i w social mediach, i w rzeczywistości. Myślę, że dużo testowania, próbowania, dużo rozmów z klientami, ale też chyba dobre przygotowanie, bo ja zanim założyłem firmę, to my poznaliśmy się, kiedy ja tej firmy jeszcze nie miałem, no tak. Ale uczestniczyłem regularnie w spotkaniach networkingowych Akademii Rekomendacji Grzegorza Turniaka. To były spotkania raz w miesiącu, poznawałem tam 20-30 nowych osób za każdym razem i opowiadałem tym ludziom o tym, że no teraz to pracuję w jakiejś tam firmie i zajmuję się marketingiem efektywnościowym, ale zamierzam założyć inną firmę, która będzie zajmowała się właśnie komunikacją w social mediach z profili osobistych pracowników różnych firm. To się nazywa social selling, takie nowe pojęcie. Tak więc w momencie, kiedy ja założyłem firmę, kiedy ja już odszedłem z pracy, to ja miałem zbudowaną dosyć dobrą sieć kontaktów, taką ciepłą. Ci ludzie mnie znali, bo spotkaliśmy się regularnie od roku czasu. No tak też my się poznaliśmy, tak? I zarówno Ty, kiedy ja wystartowałem już z firmą, skorzystałeś z moich usług, byłeś jednym z, chyba pierwszym moim klientem, jednym z pierwszych moich klientów tak naprawdę. A tak samo to zadziałało, że ja później skorzystałem z Twoich usług. No, tak działa sieć kontaktów. To myślę, bardzo dużo zainwestowałem właśnie w to, żeby nie startować tak na zimno, tylko żeby sprawdzić z potencjalnymi klientami w rozmowach, czy ten produkt, który sobie wymyśliłem, czy on odpowiada na potrzeby klientów, czy nie, zanim on jeszcze powstanie, na etapie pomysłu tak naprawdę. A ten plan, który masz na ten dzisiaj obecny rok, bo to też jest inspirujące, no to mamy trochę szalony plan. Czasami sam się dziwię, do jakich rzeczy udaje mi się przekonać ludzi, no bo tutaj przekonałem moich wspólników do tego planu, już prawie przekonałem inwestorów do tego planu, którzy wyłożą pieniądze na realizację tego projektu. Mogę powiedzieć tak, pracujemy już od miesiąca nad stworzeniem aplikacji. Nie powiem jeszcze, czego będzie dotyczyć ta aplikacja i na jakie ona potrzeby odpowiada, ale ona też jest tworzona w taki sam sposób. Z naszymi klientami już skonsultowałem pomysł, robimy teraz prototyp. No i chcemy pozyskać 57 000 klientów, to jest 1% użytkowników LinkedIna. Chcemy to zrobić w tym roku. To nieźle, gratulacje. Trzymam kciuki, zresztą tak jak trzymałem od samego początku, jak patrzyłem też, jak to działa. I powiedz mi, ponieważ tam była jeden bardzo ciekawy moment, w którym właśnie gdzieś po tym takim naszym procesie coachingowym podjąłeś decyzję o tym, że chcesz jeszcze bardziej zintegrować zespół. I wtedy właśnie Twoim pomysłem, w którym nawet przekonałeś, okej, ja byłem jak najbardziej za i trzymałem kciuki, natomiast swoich wspólników do wyjazdu do Włoch, na jacht, na tydzień, żeglowania, poznawania się, szkolenia i warsztaty, które tam mieliśmy. Powiedz, jak ten moment, jak on robił, ponieważ ja nie znam drugiego startupu, który po kilku miesiącach działania nagle wyjeżdża na taki wyjazd, który też trochę kosztował, tak? Tak, no trochę kosztował, zarobiliśmy na ten wyjazd, no to powiedzmy nasza sytuacja finansowa jako startupu no nie była jeszcze tak powiedzmy bezpieczna, żebyśmy mogli sobie spokojnie pozwolić na taki wyjazd, to było dosyć duże ryzyko tak naprawdę, ale ja uznałem, że warto jest ponieść takie ryzyko. Ja wymyśliłem sobie, że to będzie nasz wyjazd promocyjny, bo stwierdziłem, no, że jeśli pokażemy taki wyjazd w fajny sposób, pokażemy, że mogliśmy sobie na niego pozwolić finansowo, przede wszystkim jako młoda firma i też, że dzięki temu wyjazdowi będziemy mogli pokazać, że pracujemy nie tylko nad strategią, nie tylko nad zarabianiem pieniędzy, ale również nad kulturą organizacyjną, no i tak naprawdę nad zmianą w świecie, której chcemy dokonać. No bo jak każdy startup, to nie jesteśmy zwykłą firmą, tylko no chcemy dokonać jakiejś zmiany w świecie. I pomyślałem sobie, że ten wyjazd jest nam właśnie potrzebny do tego, żebyśmy uformowali się jako zespół, bo wcześniej byliśmy, no powiedzmy, grupką osób, która nawet nie za dobrze się znała, bo jednego z moich wspólników poznałem rok temu przez LinkedIn. Pozdrawiam Piotrze. No właśnie. I w sumie jeszcze on wtedy pracował też na etacie i nie mieliście takiej możliwości pracować razem ze sobą, jak wiele zespołów przychodzą 8 rano do pracy, pracują do 16, 17 albo dłużej, tylko jednak to też jest dużym takim dystraktorem do tego, żeby pracować razem i budować coś wielkiego, prawda? Tak. Znaczy, my jesteśmy zespołem pracującym głównie zdalnie. Mamy już teraz biuro, to jest też od zeszłego miesiąca mamy biuro bardzo ładne, ale generalnie pracujemy zdalnie, rzadko jesteśmy w biurze. Tak naprawdę spotykamy się w biurze na zebrania statusowe, a tak to pracujemy gdzieś tam u klientów, czy gdzie komu wygodnie jest pracować. No właśnie, i tam był taki jeden element, który podczas tego wyjazdu, nie wiem, czy to możemy na ten temat mówić, że prawdopodobnie no, ten pierwszy dzień był taki dość intensywny. Tak. I później, no takim celem, przynajmniej z mojej strony, jak pracuję z organizacjami, to też wiem, że i sam też podchodziłem przy założeniu EcoCoach, że ustalenie wspólnej wizji i misji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. I tak właśnie jak patrzysz i wspominasz ten moment, bo celem dla Ciebie było głównie integracja, a rzeczywiście gdzieś tam w trakcie tego całego wyjazdu wyszedł ten właśnie wizja, misja. No i w sumie tak jak ostatnio rozmawialiśmy, mówisz, że to ma znaczenie, że teraz tą wizją, misją się kierujecie w tym, jakie podejmujecie obecnie wybory. Tak więc ten wyjazd, na który moi wspólnicy początkowo nie chcieli się zgodzić, on przyniósł nam pierwszego dużego klienta bezpośrednio. Tak więc ten wymiar promocyjny, który sobie jakoś wymyśliłem, bo uznałem, że trzeba się wyróżnić tak naprawdę. Jeśli robi się wszystko tak jak inni, to dociera się tam gdzie inni. Tak? No tak więc ja przynajmniej założyli, no nie widziałem, żeby ktoś jeździł na jacht na Sardynię pracować po pół roku działalności firmy nad misją i wizją. Nie widziałem, żeby firmy pokazywały takie rzeczy. Uznałem, że to jest ważne. Zresztą też jesteś fanem Simona Sineka, tak? Tak. Zaczynaj od dlaczego. Dokładnie. My w ten sposób wyeksponowaliśmy wartości, które są dla nas ważne. Odwaga, wolność, ale też z drugiej strony żelazne morskie reguły, tak? Trzymanie się standardów. My wyjeżdżając na ten wyjazd pokazaliśmy, to była inwestycja w jakość tak naprawdę, no bo jeżeli mamy niebieską, lazurową czy turkusową wodę dookoła siebie, tak? I no, jesteśmy na pięknym jachcie i oglądają to nasi klienci, no to sprzedaje, po prostu to sprzedaje. A jednocześnie rzeczywiście w ten sposób trochę nieświadomie dla mnie tak naprawdę zaczęliśmy budować kulturę organizacyjną. No właśnie. Wtedy jeszcze tego aż tak bardzo nie doceniałem. Dla mnie było ważne wtedy, żeby odpocząć, bo to było pół roku bardzo intensywnej pracy po 70-80 godzin w tygodniu, zresztą nadal tak jest. Tak więc to był dla mnie konieczność, żeby sobie odpocząć w taki sposób i zintegrować zespół, bo to byli ludzie, no Grzegorza Turniaka znałem się z nim od dawna, ale Piotr Kamiński, mój wspólnik, poznałem go rok wcześniej na LinkedIn. No właśnie, dokładnie. No i właśnie tam ta wasza wizja i misja, która powstała, jak to się przekłada na obecne wasze działanie? Po pierwsze, to jest to jakiś kompas dla nas, czy taki, no taki wyznacznik też, w jakiego rodzaju projekty mamy się angażować. Może też warto powiedzieć, co to jest za misja, co my wspólnie wypracowaliśmy na tym wyjeździe. My sformułowaliśmy sobie taki cel działania naszej firmy w jednym zdaniu, że celem to jest budowanie serdecznych relacji za pośrednictwem nowoczesnych technologii, między innymi portali społecznościowych. tak? No i uznaliśmy, że to jest coś, co będzie przyciągać do nas ludzi i rzeczywiście tak jest, no bo to są naszymi klientami są osoby, dla których te serdeczne relacje w biznesie są ważne. Dokładnie, a to przy okazji jest to, że Wy sami jesteście też serdeczni, ponieważ jesteście bardzo serdecznym zespołem, pomagającym sobie nawzajem, też pomagającym Waszym klientom. No i to też wychodziło też z Waszych praktycznie wszystkich, że to też jest niesamowite, że w momencie, gdy się z zespołem takim wyjeżdża, to oni praktycznie wszyscy potwierdzili to samo, tak? Tam mieliśmy różne wersje, ale rzeczywiście powstało jedno. To ja mam tylko taki na sam koniec już takie pytanie, może radę, którą jesteś w stanie dać przedsiębiorcom, którzy jeszcze może nie znają tak dobrze LinkedIna. Jak oni powinni działać, żeby właśnie zwiększać swoje docieranie do klientów i też dostarczać wartość, tak? Ponieważ tutaj się spotykam z różnymi opiniami na temat mediów społecznościowych. Inni się boją, inni mówią, że to jest marnowanie czasu i jakbyś coś w tym temacie powiedział, coś co może się przyda naszym widzom, to będzie to cenne, bo jesteś ekspertem w tym temacie. Znaczy jest wiele kwestii, ale mogę powiedzieć coś związanego właśnie z kulturą organizacyjną, no bo to jest dosyć istotne. Wspomnę jeszcze raz Simona Sineka. On pisze, zaczynając od dlaczego. Wszystkie firmy komunikują się, co robią. Bardzo niewielka część firm komunikuje o tym, jak robi, tak? Komunikuje, że jakość i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I bardzo niewielka część firm komunikuje, dlaczego coś robi. A tak naprawdę to tym możemy dokładnie konkurować, no bo jakość usług jest podobna, ceny są mniej więcej podobne i tak dalej, ale jeżeli znajdziemy takie osoby, które mają podobne wartości do nas, a takie osoby możemy znaleźć w social mediach, komunikując te wartości po prostu, to takie osoby są niezwykle lojalne i są skłonne płacić za nasze usługi czy produkty dużo więcej niż osoby, które wybierają nas z innych względów niż wartości. Czyli tak rozumiem, że w postach możemy nawet mówić o swoich wartościach i to też nam przyciągnie do nas ludzi i nawet mówić o tym naszym dlaczego. Jakie jest to nasze dlaczego, dlaczego robimy to, co robimy, tak? Znaczy, dokładnie o tym powinniśmy mówić, bo to jest interesujące dla ludzi. To jest ciekawe. Ja w tej chwili w zespole mam 63-latka, Grzegorza Turniaka, pierwszego milenialsa i zaczynamy teraz współpracować, to będzie ważna osoba w naszej organizacji, z 23-latkiem. To jest 40 lat różnicy między tymi osobami. I to są tak różne perspektywy, no, niesamowicie wzbogacające tą naszą firmę, i też, ale też pokazujące, jak różnie można odbierać no, te same rzeczy. No właśnie. Tak kończąc tą naszą rozmowę, z Pawłem wcześniej rozmawialiśmy na taki temat, co jest ważniejsze. Czy ważniejsza jest strategia, czy kultura organizacyjna firmy? I tak chciałbym, żebyśmy tym naszą rozmową przeszli do właśnie mediów społecznościowych, ze względu na to, że mamy tutaj eksperta, i żeby pod postem, jakbyście mogli się wypowiedzieć, co dla Was jest ważniejsze, czy strategia, czy kultura organizacyjna. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo i trzymam kciuki za Wasz sukces i za realizację tego 1% rynku globalnego. Dziękuję bardzo.